rzeczy na konferencji prasowej po meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie PGFK Stalmielec Śląsk Wrocław zakończyło się remisem 1-1. Razem ze mną jest trener drużyny gości, pan Piotr Forek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o kilka zdań podsumowujących dzisiejsze spotkanie. Jesteśmy bardzo źli po dzisiejszym spotkaniu. Można by było użyć nawet mocniejszych troszeczkę słów, ale tak w tej chwili się czujemy. Mieliśmy wszystko do ostatniej minuty w swoich głowach, nogach, we wszystkim, co powodowałoby, czy spowodowałoby, żebyśmy upragnione 3 punkty dzisiaj zdobyli. W ostatniej akcji straciliśmy 2 punkty. Żałujemy ogromnie sytuacji, gdzie trzeba było wcześniej zakończyć to spotkanie, a takie w drugiej połowie sobie sytuację stwarzaliśmy. Teraz najważniejsze, żebyśmy dzisiaj po tych mocnych emocjach, które są na pewno w szatni, przygotowali się do ostatniego spotkania, które będziemy grali u siebie z Górnikiem Zabrze. Szanowni Państwo, Michał Mikrofon, czy ktoś na sali ma pytania do trenera? Jest Krzysztof Smutki, dobry panie trenerze. Ja chciałem zapytać o ocenę tego zachowania Petera Gersi, które pojawiły się na murawie. Na ostatni kwadrans zobaczył dwie żółte kartki. Jakie były zadania przed nim, kiedy pojawiły się na murawie? Zadania takie, jakie każdego piłkarza, który wchodzi, żeby zamykał nam środek pola, bo Wiktor wchodził do drugiej linii i swoją postawą, czy swoim dał troszeczkę więcej wsparcia zespołowi. Uczulaliśmy przed tymi fragmentami, bo wiedzieliśmy, że Stal ma mocne, groźna jest przy stałych fragmentach. Zbyt dużo tych fauli robiliśmy pod naszym polem karnym, takich nieprzemyślanych i to spowodowało, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy 1 punkt, a spokojnie moglibyśmy mieć więcej. Chciałem zapytać, czy będzie miał pan pretensję o tę końcówkę do Matusza Pudnockiego. Rzucało się na wodzie tutaj z perspektywy tego, że praktycznie co sytuacja, kiedy się odzyskiwał piłkę, kiedy miał bramkarz, to było, widzicie, bardzo niedokładne, widzicie często aut, to była woda nawet na stanie. No tak, tak było w końcówce, gdzie można było z tym dużym doświadczeniem Matusa troszeczkę inaczej zareagować w końcówce meczu. Ten mecz już się zamknął, teraz będziemy musieli wszystko zrobić, żeby mentalnie dobrze zespół przygotować do kolejnego spotkania i na pewno na te błędy, które dzisiaj były, niewymuszone, dziwne, musimy zwrócić uwagę, żebyśmy ich nie popełnili w ostatnim spotkaniu. Mam też pytanie o stan zdrowia Krzysztofa Mączyńskiego. Jak ta jego sytuacja wygląda? Jakieś pierwsze diagnozy? Nie odpowiem na to pytanie ze względu na fakt, że możemy tylko porozmawiać o tym, jak Krzysiek się czuje. Czuje się tam pobijany, ponaciągany, także zobaczymy dopiero, jak wrócimy do Wrocławia. 30 minucie mamy w uście Marek Ekspozytowi, a może być wykartował na ten ostatni mecz. To wejście Patena Kazackiego już też było podyktowane przygotowaniami do tego następnego meczu? Niekoniecznie. My mieliśmy problem z matrasem, który nie był presowany i zbyt łatwo wprowadzał piłkę ze środka obrony Stali Mielec i tu chcieliśmy bardziej taktycznie zmienić, żeby właśnie pod presją naszego napastnika mniej było tych dokładnych podań, szczególnie do wahadłowych, bo wiedzieliśmy, że tak Stal będzie grała. Jeszcze tak na pana nos, będzie to utrzymanie dla Śląska dzisiaj, ten wynik i sobie jakby się uważa? My musimy patrzeć na siebie. Ja wiem, że teraz będziemy zwracać uwagę i nie ukrywam, że pewnie po wyjedziemy z Mielca, to na pewno też będziemy zwracać uwagę na wynik, który przed nami będzie grała Wisła, czy za nami, przepraszam, nie przed nami. Natomiast ważne, żebyśmy my na siebie spojrzeli, bo wszystko mamy. No mamy wszystko, to co możemy sobie zrobić przez tydzień pracy. I jakoś tak wypuściliśmy zbyt łatwo.